Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Dzisiaj ładna pogoda, tak, sprzyja nam. Dzisiaj jest wtorek, kurz nad paśnikami opadł. No i co, mamy pierwsze klimatyzacje. U nas już jest kilka takich pojazdów, które wymagają jakby przeglądu, tak? No i się okazuje, bo to akurat ten pojazd jest po zakupie, okazuje się, że tu nie ma co przeglądać, bo tam nie ma gazu. No i teraz pytanie, ładować te klimatyzacje, czy nie ładować? Ale jeśli te wszystkie warunki spełnimy i załadujemy tę instalację właśnie tym, że hydrogazem, tak? I podłączymy właśnie to urządzenie, to mamy tam jakby taki pierwszy obraz, załóżmy po 24 godzinach, tak? Czy te wszystkie wskazania po 24 godzinach będą na tym samym poziomie, niższym lub wyższym? Z czego? Niższy lub wyższy może wynikać z temperatury otoczenia, bo tak jak każdy gaz, jest zimniej, to się po prostu jego objętość zmniejsza, jest cieplej, się objętość jego rozszerza, więc to też trzeba wszystko wziąć pod uwagę i nie jest to takie proste, aczkolwiek to jest jedna z najtańszych form sprawdzenia szczelności tego układu klimatyzacji. Natomiast jeśli są ubytki na poziomie 100 gram, 150, mogą one wynikać z różnych rzeczy, czyli tak z odsysu jakby tego gazu przez maszynę, tak, wcześniejszego napełnienia układu klimatyzacji jakimś niewystarczającą ilością, uszkodzeń wagi w maszynie. Te wszystkie do 200 gramów, wszystkie takie ubytki można, myślę, że z czystym sumieniem uzupełniać, tak, do układu. Jest jeszcze taka jedna rzecz o klimatyzacji, którą bym chciał wspomnieć, to jest odgrzybianie. Tam są różne takie specyfiki, jakieś tam bomby, tak, takie wprowadzane do auta, jakieś, jak to się nazywa, ozonowania, tak, czy też inne rzeczy. Pierwsza podstawowa rzecz przy tego typu sprawach to tak, filtr kabinowy, tak, wiadomo, bo w nim to 90% tych wszystkich dziwnych drobnoustrojów, które tam się znajduje, ale wydaje mi się, że to jest jedyny wymierny, skuteczny sposób na odgrzybienie tego układu klimatyzacji. I jeszcze właściwie jedna z najważniejszych rzeczy, której wszyscy jakby zapominamy, żeby robić tego typu czynności w pojeździe, to wydaje mi się, że tak, on musi być przede wszystkim suchy. Trzeba przede wszystkim osuszyć pojazd, na ile to jest możliwe, bo czasami nie da się tego zrobić w prosty sposób, no ale ile to jest możliwe osuszyć, czy odessać odkurzaczem, bo są odkurzacze piorące, wywietrzyć, można czasami podgrzać, kto ma garaż, to może drobne urządzenie elektryczne wstawić, to, żeby to się odparowało. Zwłaszcza po zimie, z tego co my zauważamy na co dzień, to jakby jakość tych materiałów użytych do układów hamulcowych, ona gdzieś coś z nią się stało, że po prostu bym to nazwał właściwie kartonem. Czyli taki pojazd nieużywany w zimę albo rzadko używany potrafi w ciągu tygodnia układ hamulcowy mu tak skorodować, że trzeba go wymieniać. Podsumowując to wszystko, to oszczędzi kupę pieniędzy i tych takich scysji.